druga miejscówka, jaką znalazłem tutaj na Krecie, jeżeli chodzi o kultowe miejsca po wąwozie Preveli, to jest Matala, miasteczko hipisowskie, które przyjmowało właśnie hipisów, między innymi Bob Dylan tutaj przebywał i słynie ze skały, gdzie wydrążone są jaskinie. Szacuje się mniej więcej na 2600 do 5000 lat. Fajne miejsce, przynajmniej tak to wygląda. Od 10 do 19. Na własną odpowiedzialność zwiedzanie. No i ekstra. Czyli pół godziny przed zamknięciem nie trzeba płacić. Dwa pierwsze loty za mną jest nieźle, osobliwie, bo mam wrażenie, że loty dronami tutaj nie są zbyt akceptowane. Ja starałem się latać na tyle blisko morza, żeby w ogóle nie było słychać, ale też był gość, który tutaj sprząta, jakiś ma leaf blower albo coś podobnego, dmuchawę do liści, więc było głośno. Ale Iwonka przez chwilę słyszała, jak sobie pokazywali. Pomimo, że latałem naprawdę czujnie i latałem daleko, ale mogło być tak, że mnie przyczaili przez moment, dlatego musimy zmienić miejscówkę i po dwóch lotach idziemy trochę do miasta. Ta główna uliczka jest tak przepięknie pomalowana ze względu na to, że wczoraj był festiwal street painting, nie? Czyli malunku ulicznego. Ten drugi przelot, który tutaj zrobiłem, to był taki kozacki, bo już mniej więcej wyczułem. W pierwszym wyczuwałem całą zatokę. Nie wiedziałem, jak tutaj polecieć, żeby to jak najlepiej pokazać, ale później wyczułem, że chyba najlepiej będzie na wprost polecieć. Później się wznosiłem, bo Iwonka mi powiedziała, że tam są coś ludzie na samym szczycie. I faktycznie dwie osoby wspięły się nad jaskinię, na samo wzgórze. Ale to wygląda jak kawałek tortu, który jest zanurzony w morzu. No i kurczę, ilość tych parasolek i łóżeczek jest obłędna plażowa. Miasteczko same małe, ale też no nie chciałem lecieć aż tak daleko. Mówię, nie będę przeginał, bo zaraz tutaj zawołają policję. Ale super. I to, że byliśmy wcześniej, że plaża jest pusta o tej porze, czy była, bo już teraz nie jest, to było obłędne.
Jaskinie są otwierane dla zwiedzających od 10 bodajże do 19 i kosztuje wstęp 4 euro. Można zwiedzać te jaskinie, ale tutaj obłędnie właśnie jak ten tort schodzi do morza i widać jeszcze inne cypelki. No i tu pokazałem od strony morza całą zatokę. Fajny przelot, oczywiście się obawiałem, że stracę zasięg. Nie miałem pewności na ile ten crossfire i na ile wizja mi tu pozwoli, ale było cały czas na full. Światło jeszcze nisko o tej porze, warto wstać tutaj wcześniej w ogóle w Grecji. Jak ktoś myśli o lataniu, to ja mam wrażenie, że w ogóle przepisy mają drugo czy trzeciorzędne znaczenie. Bo tak naprawdę to pora jest ważna. Jak się lata z samego rana, to jeszcze nikogo nie ma, wszyscy śpią. Wtedy można całą miejscówkę super nagrać i sobie polatać porządnie. A już jak jesteśmy tak jak teraz, no to są już rodziny z dzieciakami, ludzi jest dużo i wiadomo, że się ktoś może dopalić do łapusu. A też jest ryzyko, że komuś spadniemy na głowę, nie? Jest pusta plaża, to jest inaczej. Ale tutaj obłędnie, no te jaskinie są naprawdę kozackie i całość wyglądała bardzo obłędnie. Ja się tutaj jeszcze wznosiłem wysoko. A w środku morza jest coś w formie rafy, wyżej wyniesione. I dużo jest zielonych takich skał, które są zarośnięte algami. Znaczy mają też ogniwa fotowoltaiczne, ale mało. I teraz tutaj pięknie się obniżyłem, taki lekki dive nad plażą. No, spoko jest nagrane. To jest małe, na tyle małe, że przy szybkim locie to jest moment. Ale i tak jestem bardzo zadowolony z tego drugiego lotu. Wystarczy, lepiej mieć poczucie niedosytu niż mieć takie przygody, że nie wiem, policję zawołają albo ktoś mi zabierze dronę. Jest okej. Okay. Tutaj nawet dużo zieleni też widać. Kort tenisowy gdzieś tam z tyłu, czy jakieś wojsko. Wojsko to było bodajże. I tutaj fajnie też w stronę. Byłem zaskoczony już jak się obniżałem tutaj przy tym ostatnim podejściu, że już było coraz więcej ludzi. I pływali w morzu, i stali na plaży i mega mnie zaskoczyło, dlatego starałem się lecieć nie nad nimi, znaleźć takie miejsce pomiędzy nimi ludźmi. Wiedziałem, że to już będzie ostatni raz i zaraz się zwijamy, no żeby poleżeć sobie. Ekstra, naprawdę przygoda jedyna w sobie i warto, dla takich sesji zdecydowanie warto latać dronem. Rewelacja. No i pięknie, jest nawet szansa na to, żebym był w cieniu. Polatane, teraz był miniacz. Dobrze się lata, aczkolwiek jest trochę ptaków, wiadomo jak nad wodą. Jest trochę też ludzi, którzy nie wiadomo jakie mają intencje. Więc staram się z boku, całkiem z boku latałem tutaj na Cyplu. Przyszedł w międzyczasie, jak byłem w powietrzu, jakiś hippies się kąpie tutaj. Ale jest naprawdę niezła miejscówka. Tak, i pod kątem hippiesowskim, i pod kątem luzu, ale jednocześnie jest komercja tutaj. To jest niesamowite, nie? Że oni jednak na tych hippisach próbują robić sporą kasę, bo samych łóżek na plaży to jest chyba z 500. Więc ja mam wrażenie, że to jest też taki chwyt marketingowy, żeby przyciągać ludzi. Ale teraz to jest niesamowite, bo mamy tak dużo ludzi na tej plaży i pomyślę, że byliśmy sami. Zostaliśmy tutaj na dłużej. Ja nie wiem, czy nie zostaniemy nawet cały dzień, bo to jest fajnie. Oprócz tego, że jest bardzo tłoczno, zbyt tłoczno jak dla mnie. No już sobie polatałem wcześniej. Wygląda to wszystko ok. Wszystkiego bym się spodziewał, ale rano będąc tutaj nie, nawet nie było mowy o tym, żeby te wszystkie miejsca były zajęte. Ale są. Masakra. No tutaj się musiało dziać jak hipisi tutaj mieszkali. No jesteśmy teraz w środku i one nie wyglądają jakby były wydrążone przez ludzi. Bardziej takie jaskinie i takie formy widzę przez wodę kształtowane. Tak bym powiedział. Niemniej robi to niesamowite wrażenie.
Nie wszędzie można tak przechodzić. Prowadzą nas tutaj liny teraz. To wygląda całkiem nieźle. Tutaj widać, jak fajnie, że ludzie stoją na tym płytrzym. Mieliśmy na tego, no. Tak. No i dotarliśmy do celu naszej wędrówki. Jesteśmy najwyżej. I wygląda to naprawdę super. Dzięki za uwagę. Kapitalne było latanie. Spędzanie czasu też było niczego sobie. Ale wizyta tutaj jest rewelacyjna. Super miejscówka. Pozdrawiam. Widzimy się w kolejnym epizodzie. Cześć.